Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o trądziku. Postanowiłam, że się podzielę swoją historią, ponieważ jest dosyć inna niż te, które po prostu często się ogląda. Mam wrażenie, że na mnie zupełnie nic nie działało, żadne leki, żadne maści itd. Także chcę Wam po prostu powiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało i po jakim czasie ten trądzik ustał. No i tak naprawdę opowiedzieć Wam całą moją historię, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od tego, że w pewnym momencie mojego życia, to było gdzieś, tak mi się wydaje, w gimnazjum, no dostałam ogromnego trądziku i ten trądzik był na całej mojej twarzy, na dekolcie, na plecach, na ramionach. No i generalnie to był jeden z gorszych okresów w moim życiu, po prostu wyglądałam zupełnie inaczej niż inni, a że też chodziłam do szkoły, mijałam się z rówieśnikami, widziałam, że nikt nie ma aż takich problemów jak ja. No i starałam się to wszystko zakrywać makijażem, co w ogóle było jednym wielkim nieporozumieniem, bo nie powinnam była tego robić, bo to i tak było widać. Okej, tych zaczerwienień nie było widać, no bo to ten koloryt się wyrównywał. No ale wyglądałam tak jak czekolada z orzeszkami, co najmniej taka, wiecie, biała czekolada z jakimś, nie wiem, ryżem preparowanym czy cokolwiek. Wyglądało to po prostu tragicznie i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to robiłam. No chciałam jakoś to na siłę zakryć, chciałam się tego pozbyć, no ale nie miałam zielonego pojęcia, jak to zrobić. No więc pewnego dnia udałam się do dermatologa. No i te moje wizyty u dermatologa trwały naprawdę kilka dobrych miesięcy i nie przyniosły żadnych rezultatów. Na samym początku pani obejrzała ten mój trądzik, musiałam przyjść bez makijażu, więc po prostu szłam z włosami na twarzy, w ogóle nie chciałam się nikomu pokazywać, bo wyglądałam tragicznie. No i przed samym wejściem do gabinetu to się popłakałam, bo widziałam, że tyle osób się na mnie patrzy, a wydaje mi się, że po prostu patrzyli się dlatego, że ja siedziałam no jak debil po prostu na ławce z włosami na twarzy, tylko się rozglądałam spod tych włosów, kto się na mnie patrzy. No i taka zapłakana, cała czerwona z tym trądzikiem i po prostu masakra, weszłam do gabinetu. No i pani mnie tam obejrzała, powiedziała, że no to jest trądzik, zwykły trądzik, klasyczny trądzik, coś tam sobie pogadała. Głównie też rozmawiałam z moją babcią, bo wtedy poszłam z moją babcią do dermatologa. No i tak naprawdę przepisałam jakieś maści. To były maści, które były robione w aptece, więc po prostu ja zaniosłam taką jakby receptę, co oni mają tam pomieszać, oni mi to pomieszali i dwa dni później już miałam tą maść u siebie, także odebrałam ją z apteki, no i zaczęłam ją stosować. Miałam ją stosować przez tam kilka tygodni, chyba 3 tygodnie z tego co pamiętam. No i w ogóle nie przyniosło to żadnych rezultatów, moja skóra jak tragicznie wyglądała, tak wyglądała. Nic mi nie zeszło, czy to z twarzy, czy z dekoltu, czy właśnie z pleców, czy z ramion, no po prostu wszystko było po staremu. Nakładałam dalej ten makijaż do szkoły, dalej no wyglądałam strasznie. Ten makijaż, no jak na czasy mojego gimnazjum przystało, nie był, nie wiadomo jak cudowny, podkład był źle dobrany i tak dalej. No ale wtedy była taka moda, często po prostu dziewczyny miały za ciemne podkłady albo za jasne podkłady, także no tylko wyróżniałam się tym, że moja twarz nie była równa, tylko po prostu było widać, że coś tam się dzieje. Po tych kilku tygodniach stosowania maści znowu poszłam do pani dermatolog, znowu musiałam iść bez makijażu, znowu ta sama przeprawa, tym razem jechałam autem, więc nie było aż tak tragicznie, bo jednak w aucie niewiele osób mnie widzi. No i dostałam od pani doktor antybiotyk. Antybiotyk nazywał się Tetrysal i było to bodajże 300 mg z tego co pamiętam. Także wykupiłam opakowanie, no i brałam. A potem poszłam po receptę, dostałam dwa kolejne opakowania, no i tak brałam ten antybiotyk i brałam, i brałam, i brałam. No i jakaś tam minimalna poprawa nastąpiła, jednak no gołym okiem było widać, że dalej ten problem mam i nie wiem, czy nie poprawiło to się ze względu na to, że zmieniłam jakąś tam dietę swoją, że przestałam jeść śmieciowe jedzenie i tak dalej, bo wtedy w międzyczasie miałam taki okres, że chciałam troszeczkę o siebie zadbać, trochę poćwiczyć i tak dalej, także może to było tą właśnie zmianą. No ale tak czy siak, po tych kilku miesiącach znowu odwiedziłam panią dermatologę. Zaczęła już tak właściwie rozkładać ręce, jakby dała mi ten antybiotyk, dostawałam jeszcze jakieś inne tabletki, których nazwę nie pamiętam, no i dodatkowo przepisała mi taką maść, krem tak właściwie, z firmy La Roche-Posay. Nie wiem w ogóle, czy tą firmę dobrze wymawiam, ale mniejsza o to. I był to krem Effaclar Duo.
Miałam go stosować codziennie, miałam tę twarz oczyszczać, także no stosowałam się do tego, co mi tam pani zaleciła. Tą twarz starannie, dzień w dzień czyściłam, po prostu wieczorem ona była tak czysta, jak chyba przez całe moje życie nigdy, bo używałam masy jakichś tam kosmetyków. Dostałam też taki jakby płyn wysuszający, nie pamiętam co to dokładnie było, ale pamiętam, że strasznie śmierdziało. No i generalnie jak przytarłam bacikiem twarz, to miałam wrażenie takiego od razu wysuszenia skóry, że musiałam od razu nałożyć krem, no bo nie było opcji, żeby tego się inaczej wytrzymać. Także ten tonik, to coś, co tak śmierdziało, no dawało efekt takiego wysuszenia, że masakra. No i znowu po kilku miesiącach testowania poszłam znów do pani dermatolog. Pani dermatolog już rozłożyła ręce, nie wiedziała co ma robić, skierowała mnie do innej pani. Dostałam też w ogóle jakieś testy alergiczne i tak dalej. Także robiłam masę testów, masę wyników. Potem znów do niej przyszłam, poszłam do innego dermatologa. I tak właściwie wszyscy rozkładali ręce, nie wiedzieli do końca co zrobić. Do tej pory się zastanawiam, dlaczego nie przepisali mi Izoteku. Nie wiem, czy coś w wynikach moich wyszło nie tak. No ale po prostu go nie dostałam. Stosowałam też inne antybiotyki, których nazw po prostu nie pamiętam. No a tak właściwie nic się nie zmieniało. Miałam zaplanowaną wizytę u ginekologa jakiś czas później. No i poszłam do ginekologa i też zobaczył moją twarz i powiedział, że coś jest nie tak, że tak nie powinno być, że okej, ja mam okres dojrzewania i tak dalej, ale tak nie powinno być. No i dzięki temu, że poszłam do ginekologa, dostałam tabletki antykoncepcyjne, które wyrównały mi poziom hormonów, no i tak naprawdę wszystkie moje problemy ustały. Wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, ale żaden z lekarzy nie stwierdził, żeby zbadać mnie hormonalnie pod względem właśnie hormonów, czego mam za dużo, czego mam za mało i tak dalej. No i po prostu dostałam te tabletki antykoncepcyjne bez żadnych wcześniejszych badań, po prostu tak mu się wydawało i strzelił w dziesiątkę. Po prostu tabletki te stosowałam przez prawie 3 lata. Teraz niedawno zrobiłam przerwę. Miałam wrażenie, że tabletki już przestały jakby na mnie działać, więc teraz dostałam inne tabletki. I jeżeli chodzi o te pierwsze, nazywały się Bonadea, teraz dostałam tabletki Diane 35, tak się nazywają. Są to tabletki, które teraz tak bardzo zburzą hormonalnie wszystko, tak mi lekarz to mniej więcej tłumaczył, ponieważ znowu jakby, jak przestałam brać tabletki, no to automatycznie mnie wysypało. I okej, wiem, że to jest normalne, po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych wysypuje, zdaję sobie z tego sprawę. One zresztą jakoś specjalnie nie działały, bo też zaczęłam brać tabletki ze względu na to, że moje miesiączki były niestety bardzo bolesne, na tyle bolesne, że ja mdlałam, że rodzice nie wiedzieli, czy mają wzywać karetkę, czy zawodzić mnie do szpitala. No sami też nie wiedzieli, o co chodzi i ja tak po prostu przechodziłam większość moich miesiączek. Stąd też właśnie dostałam te tabletki antykoncepcyjne. Stwierdziłam, trudno, jak mam się męczyć, to wolę brać tabletki, które przy okazji też, no, wleczyły mi ten trądzik. Także w tym momencie mam troszeczkę tego trądziku na czole i tutaj w okolicy ust, ale wydaje mi się, że to zaraz zejdzie, bo już widzę, że to wszystko nie jest aż tak zaognione, jak było po odstawianiu. No i też przede wszystkim moja dieta nie należy do najlepszych, to od razu muszę tutaj powiedzieć. Ja lubię jeść pizzę, burgery, McDonalda i tak dalej. Jem też zdrowsze rzeczy, zdarza mi się jeść nawet rzeczy wegetariańskie, wegańskie, ale moja dieta jest naprawdę bardzo zróżnicowana i jem to, na co mam ochotę. Także sobie zdaję z tego sprawę, że mój jakiś tam wysyp trądziku i tak dalej może się teraz wiązać z tym, że po pierwsze stawiam tabletki, po drugie moja dieta nie jest zbyt zdrowa po prostu. No ale trudno, mam nadzieję, że tą dietę uda mi się jakoś małymi kroczkami ogarnąć. Ja też bardzo lubię pić napoje gazowane. Także zobaczymy. Na razie sobie kupiłam dużo soków litrowych, soków z marchewkami i tak dalej, także zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym momencie ten trądzik nie jest aż tak widoczny. Jeżeli używam makijażu, to okej, minimalnie coś tam widać, ale to nie jest taki wysyp, jaki miałam wcześniej. Także jeżeli tak właściwie lekarze rozkładają ręce, a z jakichś tam przyczyn nie możecie brać Izoteku, to może spróbujcie tabletki antykoncepcyjne. I tutaj to kieruję głównie do dziewczyn, albo po prostu
zbadajcie sobie hormony, to też nie jest drogie nawet prywatnie, bo ja sobie stosunkowo niedawno, jak odstawiłam tabletki, badałam hormony, no i przez to dostałam tabletki na 2 miesiące, tą Diane 35 i mam ją brać tylko 2 miesiące, bo ona jest taka dosyć właśnie rozwalająca od środka wszystko. No a potem dostałam na kolejne chyba pół roku inne tabletki, tym razem jakieś dwuskładnikowe, dwuhormonalne, ja się na tym kompletnie nie znam. Lekarz mi to tłumaczył, siedziałam tam prawie godzinę. No ale tak właściwie mniej więcej wiem, jak stosować, co stosować po kolei i tak dalej, i tak dalej. Minimalnie wdrażam też niewielkie zmiany w moją dietę, po prostu będę słuchała swojego organizmu i będę starała się mu dostarczać potrzebnych witamin, minerałów i tak dalej. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. W tej chwili tak czy siak nie mam jakiegoś problemu z wyjściem bez makijażu. Wychodzę stosunkowo często, praktycznie codziennie bez makijażu. Ale wiecie, jak to jest, krostki gdzieś tam są, nie są może one aż tak bardzo widoczne, dużo osób na nie nie zwraca uwagi. Ale zauważyłam, że jak idę bez makijażu i tak naprawdę mało mnie interesuje to, co ludzie myślą na mój temat, czy im się to podoba, czy nie, no to nie zwracają na to aż tak bardzo uwagi. Po prostu mam wrażenie, że im bardziej ja na samym początku, jak chodziłam do tego dermatologa, bałam się pokazywać swojej twarzy, zasłaniałam się włosami, szalikami i tak dalej, no to ludzie zwracali na to uwagę, bo wyglądałam co najmniej dziwnie. No bo kto normalny zasłania się włosami, spod tych włosów patrzy na innych, zasłania się szalikiem i tak dalej. No więc po prostu wydaje mi się, że to przez to ludzie się na mnie dziwnie patrzyli, a ja wtedy miałam wrażenie, że oni po prostu patrzą, bo zauważyli gdzieś tam ten wysyp, no ale gdzieś tam to się działo w mojej głowie po prostu. Na tą chwilę, jeżeli nagle dostałabym jakiegoś, nie daj Boże, wysypu, jakiegoś takiego nawrotu tego, co miałam wcześniej, po pierwsze poszłabym zbadać krew, zbadać hormony z krwi. Tak naprawdę poszłabym najpierw na badania, potem z tymi badaniami poszłabym do lekarza i tak właściwie brałabym to, co uważałabym za słuszne. Nie brałabym wszystkiego jak leci, bo naprawdę tyle antybiotyków, co ja się nabrałam przez ten trądzik, to chyba przez całe życie nie brałam. Bo ja generalnie staram się antybiotyków w ogóle nie brać. Biorę, jeżeli faktycznie muszę, jeżeli faktycznie widzę, że mój organizm sobie z tym nie radzi. No ale też zauważyłam taką zależność, że jeżeli biorę antybiotyk, no to później mój organizm jest jeszcze bardziej osłabiony, jeszcze bardziej podatny na wszystkie choroby i tak dalej. Także staram się tych antybiotyków nie brać, no ale tabletki antykoncepcyjne biorę i z nich póki co niestety nie zrezygnuję. Nie mówię tutaj już o stanie mojej skóry, ale mówię tutaj właśnie o moich miesiączkach, które są naprawdę bolesne. No i ostatnio już były znośne, powiedzmy, ale i tak czułam się naprawdę źle, więc postanowiłam, że jeszcze to nie jest czas, żeby odstawić tabletki antykoncepcyjne. Może zrobię to za pół roku, może za rok, może za 5 lat, kto to wie. I zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest najzdrowsza opcja, ale jest to najlepsza opcja dla mnie w tym momencie. Także po prostu wydaje mi się, że warto zbadać się najpierw, wszystkie badania sobie zrobić, a dopiero potem iść do lekarza. No i też wydaje mi się, że teraz jest tak dużo rzeczy w internecie, że warto się z tym zapoznać, warto sobie tutaj zobaczyć co, jak, z czym, dlaczego, jakie leki są odpowiednie dla niektórych, jakie nie. I nie mówię tutaj o tym, żebyście się sugerowali tym, co mówią inni, bo każdy trądzik jest inny, każda osoba jest inna, każdy organizm jest inny. No ale mam nadzieję, że ta moja historia też komuś pomoże, że nie przekreślicie tego, że jeżeli antybiotyk na was nie działa i do tego brać nie możecie, to jesteście skazani na ten trądzik do końca życia. Tak czy siak, ja jako osoba, która dopiero zmienia swoją dietę, chcę po prostu przekazać wam tutaj, tym, którzy mnie oglądają, że dieta też jest dosyć ważna i czasami warto zwrócić na to uwagę, warto słuchać swojego organizmu, obserwować, co się z nim dzieje, po jakich produktach ten trądzik się nasila, po jakich jest lepiej. Także mam nadzieję, że obserwując swój organizm, robiąc masę wyników badań, które czasami chociaż raz do roku są potrzebne, no to będzie po prostu lepiej i zwalczycie trądzik, zwalczycie wszelkie jakieś tam niedogodności. No i chyba to by było w tym filmiku na tyle. Mam nadzieję, że komuś ten filmik się przyda, że większość z was po prostu pójdzie na jakieś tam badania, pójdzie coś z tym zrobić, posłucha swojego organizmu, zmieni dietę, cokolwiek, jakiś mały krok. No mały krok, a na pewno coś tam zmieni, także trzymam za was kciuki.
My się widzimy za tydzień w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i nie zapomnijcie się uśmiechać. Pa!